Droga Sapno, to piszę ja, twój profesor. Chcę cię poinformować, że już cię nie lubię. Moja kolej. Uważam, że jesteś niezwykle odpychająca i pachniesz śmieciami. Wybacz, że jestem taki niemiły, ale wiesz, jak to czasem bywa, maleńka. Wrzucę ci filmik z chomikiem siedzącym na kotku. W załączeniu przesyłam oficjalny formularz zerwania. Podpisz go i odeślij w ciągu 5 dni roboczych. I żegnaj na zawsze. Sayonara, naiwna. Doskonale. O, Sapna, dlaczego mnie zostawiłaś? Dlaczego? Profesorze, co się stało? Niestety Sapna i ja rozstaliśmy się. Och, Sapna. Okej, siostry, zbiórka. Myślę, że narozrabiałyśmy. A jeśli powiemy Sapnie, że nie chciałyśmy? Serio musimy? Sapna, och, Sapna. Tak, serio musimy. Życie w samotności jest takie trudne. No wiesz, myślałam, że jest tym jedynym. Ach, dlaczego z tobą gadam? Ty zjadasz swoich chłopaków. Panno Neru? Dziewczynki, a wy co tutaj robicie? Wcale nie szukałam porady u pająka, nic z tych rzeczy. Panno Neru, musimy się do czegoś przyznać. My napisałyśmy tego maila, a nie profesor. Przepraszamy. Proszę, wróćcie do siebie. Proszę. Kochane, wiem, że to wasza sprawka. Poważnie? Tak. Profesor ma zupełnie inny styl pisania. Poza tym nie użyłby różowej czcionki. Ach, ale to nie z tego powodu z nim zerwałam. To skomplikowane. Profesor naprawdę bardzo panią lubi. Napisał nawet tę straszną piosenkę o pani. Och, Sapna, bardzo lubię twą buzię. Bez ciebie taki smutny świat. Mam smutki duże. Bez przesady, nie jest aż taka zła. Nie, wy nic nie rozumiecie! Nie, to pani nic nie rozumie. Profesor panią kocha. Jeśli tak wygląda miłość, to ja się wypisuję. Panneru! Zaraz się tobą zajmę, ośmionoga dziwaczko! Hej! To pani Sapna! Lubiłam ją jako człowieka, ale pająkiem jest wredny. Och, Sapna, tyś pierwiastkiem jest z dwóch. Z miłości niewymiernej mej rozbolał mnie aż brzuch. Profesorze! Czy to Sapna? Hej, Sapna! Wiemy, że kochasz profesora, ale nie możesz terroryzować naszego miasta! Wiemy, że w głębi duszy jesteś dobra! A ja w sumie to... I nie cierpię! Pani krzywdzi! Sapna, wszystko w porządku? Tak, jest okej. Och, ukochana, dlaczego mi nie powiedziałaś, że przemieniasz się w wielkiego potwora? Przepraszam, chciałam powiedzieć, po prostu... Faceci uciekają, kiedy zamieniam się w wielkiego pająka. To trochę tak, jak to plastikowe coś na końcu sznurówki odpadnie. I nie możesz ponownie zawiązać buta. Robisz co możesz i naprawiasz sznurówkę taśmą, a potem... Teraz to wszystko nie ma znaczenia, Sapna. Razem możemy sobie z tym poradzić. Nie możemy. Ty nic nie rozumiesz. Miałam wypadek w laboratorium. I teraz, zawsze kiedy poczuję miłość, przemieniam się w pająka. Nie chciałam, żeby coś ci się stało i dopóki nie znajdę na to lekarstwa, nie mogę z tobą być. Przepraszam. Sapna, czekaj. O, profesorze! Idźcie do laboratorium.